przyszłych leci ekipa WK z tej strony i zaczynamy to wielki test płatków europejskich. Poprzedni odcinek, płatki amerykańskie macie gdzieś tutaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Widzimy już na pierwszy rzut oka. Większość płatków jest w opakowaniach takich i tutaj nas zmylił linograf. Czekaj, kto ci powiedział, że to jest amerykańskie? Czy ty tak zdecydowałeś? On tak nie no, Piotrek powiedział, że... Piotrek się wyjebał. Ty widziałeś w ogóle to? Nie, bo zmienił karton, nas to, karton nas zmienił, bo wszystko jest w tym. Karton nie? Ameryka. Ja my w Europie nie mamy kartonu. Ja to biorę, czytam. Cietlowitok zrna, patrzę po drawka, mówię, kurwa, jaka Ameryka, gdzie on tu Ameryka? No, fajne, ej, zobaczcie, my nie mamy kartonowych opakowań, a oni mają kartonowe domy. Fajny wygląd. Definicja Ameryki. Ładnie wygląda, ale jak tornado... Tam przyjdzie to chuj. Mało intensywny smak na sucho. Kurczę, mało intensywny, no. Nesquik to nie jest. Ale też czuć, też ma to swój plus, bo czuć ten... Nie wiem, czy to owies jest, powiedzmy, że owies, to czuć ten owies. Tak, zbliżasz się do natury bardziej w ten sposób. Nie tylko barwniki, smaki, ale też trochę naturki. No bardzo dobre, no jak Nesquik. Jakbyście mi to wsypali, ja bym myślał, że to są te Nesquiki dwukolorowe. Nie. Ja myślę tak, że ten smak jest mniej intensywny niż właśnie na przykład w takim Chocapic czy Nesquik, co nie oznacza, że to jest złe, bo jest właśnie ta natura, o której mówił Robusz, że taki nie jakiś tam owies czy coś. I fajnie to się lepi już w mleku i jest, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że one fajnie się tak, fajnie się je gryzie. Że są takie konkretne, chrupiące, nie rozpadają się, musisz włożyć trochę inicjatywy, żeby je zjeść. I to mi się podoba w tych płatkach, no ale to nie jest żadna rewelacja, nie? Dlatego ja to ocenię na 6,5 na 10. Co jest dobrą oceną. Ja 5 od razu mogę powiedzieć, dla mnie tak przeciętniaki takie. Siódemeczka, no jak Nesquik na mnie, bardzo spoko. Panowie, a nie wiem czy dobrze wsypaliście, bo trzeba sypnąć 30 gramów proiz woda i dodati 125 ml milijeka. Podrawkę. Jeszcze w temperaturze 80 stopni. Nie wiem ile. Woda musi być źle pisali tego. Wyszło idealne. Ja daję szósteczkę. No taki słaby smakowo, ale gdzieś tam ktoś może nie lubi za bardzo takich za przesmakowanych i... znajdzie tu o, że może zdrowsze są w ten sposób. No ale bym tak za często po nie nie sięgał, więc 6. Tylko chciałem powiedzieć, że w tym odcinku, pod koniec tego odcinka wyłonimy zwycięzców. Zestawimy płatki top 3 amerykańskie. Igrzyska. Tak, to jest wielki finał. I top 3 europejskie i podejmiemy decyzje, które są na podium. Ameryka góruje nad Europą. Dawno nie jadłem, bo to jeden z moich najulubieńszych. Na suchara z mlekiem. O kurwa, taką słabość miałem przez pewien okres dzieciństwa do niej. Okręt. O, tu też paczka rozpierdolona. Tu też tak samo. Ej, swoją ktoś drogą. Nie podjadał, ktoś nie umie otwierać. Ktoś podjadał. Ktoś podjadał. No. A, ja kurwa, jak on już stoi, to Oreo odpierdala. Tak. Już nie będzie Oreo zaraz, kurwa. Ej, macie. Chcę powiedzieć, że z tych europejskich płatków, jak wspominam jakieś reklamy, to najlepsze miał Chocapic. Najbardziej, tak najbardziej się zarżnęło w pamięć to jak powstawał Chocapic. No. Te historie były tak świetne, ale wiesz, tak budziły wyobraźnię. Jak byłeś dzieckiem, to się myślało, że może to naprawdę. Że tam oni rozlali na to zboże czekoladę. Jak miałeś te 6 lat. Ty, kolego, coś jest kurwa felernego mi. Albo już jestem nie tak przesłodzony. Nie bluźni. Ale coś jest inaczej niż... Inaczej smakują, ale są dobre. No nie, dobre są, dobre, ale jest jakiś, po prostu, nie wiem, jakiś, tak się już najedliśmy słodkiego. Ja od razu powiem, nigdy nie byłem fanem Chocapic, zawsze wybierałem właśnie Snowflakes. Ale to właśnie jest dobre, jest tak czekolada. Cheerios, Lajony jak weszły, to już w ogóle kurwa nic innego prawie. Chocapic tak brałem czasami, żeby się odchamić od innych. Saker, Lion i... mógłby tu być. Nie no, jest gis, to jest właśnie ten Chocapic. Kurde, ja dam 6,5. Są słabsze niż te z Sarajewa. Nie są słabsze. Dobra, oceniamy. Nie są. Jestem gotowy oceniać. Nie są. Mając już w głowie poprzedni odcinek, czyli Oreo, rewelacyjne Terizzy Puffs, oceniam na 8 Chocapic. Bardzo dobre płatki. Ale... Dobra ocena. Tu mleczko fajnie się w kakałko zmienia.
Ale kurwa, no jak myślę o Oreo... Ale tak szczerze, byś te Oreo katował w chuj, jakby stały te szczokapiki, nie brałbyś raz tego, raz tego? Przez najbliższy miesiąc? No. Nie sięgnąłby po czokapikami. A w jakimś innym okręcie życia? W innym okręcie życia powiem ci, że pewnie tak. No jeżeli bym się wychował na tych Oreo, no to już tyle tej świetności posmakowałem, że chciałbym już po prostu czegoś innego spróbować. No. I pewnie bym wtedy czokapiki też docenił. No ale żyliśmy w Polsce, no. Nasi widzowie też, więc pod tym kątem oceniajmy. No. Ja daję 9, bo ciepłym mleczkiem sobie zalewam, mam przy okazji kakałko. I dobre płateczki. Ja dam 9. Też 9. No, nie mogę nic zarzucić tym płatkom. To dlaczego mógłbym 10 nawet dać? Ale nie dam. Bo ojebałbyś Oreo. Nie Oreo. Te z piankami. Ale nie, dla mnie to są płatki zajebiste, idealne, ale zaznałem Ameryki. Ale są lepsze. Ale zaznałem Ameryki dzisiaj. To są idealne, nie, ale są lepsze. No. Nie wiem, czy ich sobie nie wziąć na kolację i całą paczkę bym odpierdolił. Ale już Błażej je zarezerwował. Kto za nie płacił? Firma czy Błażej? Firma. A firma to ty. No to a ty jest. No dobra, to masz. To wiesz. Co dalej? Co dalej atakujemy? Jaśki? Bardzo jestem ich ciekaw, nigdy nie jadłem. Jak to? A no. Nawet podrób? Nigdy nie jadłem. Ja też a ty jadłeś pewnie. To zaskoczysz się, Sacher, bo to wygląda, za słabo ma to etykietę w stosunku ale... do tego, jak smakuje. Mordo, ja widziałem opis, daj. Ja widziałem opis no. I powiem ci, że to brzmi na pyszne w chuj płateczki. Ale wiesz co, jak sprzedaliby nam to w Stanach, w kartonie zajebistym i jakąś historię z kosmosu tu byś widział, no, to byś pomyślał, że to jest w najlepszym amerykańskim laboratorium stworzony płatek z nadzieniem kosmicznym. Bardzo ładnie wygląda. Ale wygląda tak polsko, że ci się wydaje zwykły bardzo. Ty. Ja widziałem z jakiejś... To jest normalnie w Polsce i zawsze było? Tak. A jak to mnie ominęło, kurwa? A nie kojarzycie, nie ma tego jakaś Milka albo taka czekaj, firma jakaś? Gdzie to można kupić? Jakie delikatne, co? No w każdym sklepie w sumie. Tak. Takim większym. Tam jest jabłko? Jabłko? O smaku mlecznym nadzieję. Chłop kurwa nie umie otworzyć paczki, teraz zadaje to pytanie. Zaczynam się jabłko? Czekaj kurwa, jabłko? Zapytał o jabłko. To jest krem mleczny. Nie, bo zielony. Fajne, fajne. Ale bo zobacz. Co etykieta robi z człowiekiem, nie? Ty, a tam są borówki? Weź tak. Bo te włosy ma niebieskie. Ty, jakie to jest kurwa dobre. Ja daję 9. Ja byłem w dupie 30 kurwa 1 lat. Nie no, to co Pocz mówi, powinni to opakować jakoś. Bo oni się słabo promują. Kurwa. No. A pokaż ty patrz to, znakomite tutaj jest. Znakomite z mlekiem ogórzem i kefirem. No kurwa, Kevin Painting. No. W pęcie byś zajął taką. To jest taką firma, etykietę. Która robi wafle te... puszyste te Haber. Takie no. Pieczywo. Ty, bardzo dobre płateczki, serio. Mają coś. Mają coś w sobie, co? Nie ma konkurencja no. Czegoś takiego. Ty, ale 10 tłuszczu na. No tak, no bo z krewem. Dlatego może ale ich nie jadłeś. Są też chyba smaki czekoladowe, nie? Bo tu są śmietankowe w środku. Ale na przykład czekoladowe są w środku pyszne. Powinny one do Ameryki zostać wysłane tylko na zapakowanie obranek, no. Z powrotem. Kontenerem ty, już też obrandowany. On by wrócił tak, z irokezem, z kolczykiem w lewym uchu. Z czym jeszcze? Na jacze by miał. Koszula lniana. Ja daję 8 na 10 tym płatkom. Ja 8,5. Bardzo fajne płatki. Ja tu mam taką akcję, że te bardziej mi smakują na suchara niż w mleku. Fajne, no. Tak, takie ciasteczka, nie? No. Dzięki temu jeszcze inne krem. Smaki oczywiście, jeszcze chyba są lepsze nawet. Są lepsze. Ale to no wpierdalałbym. Więc co, 9,5. Ale jeszcze... Fajne, delikatne są też. Super, ale no ja w ogóle uwielbiam poduszkowe, że w środku coś jest. A mało jest takich, nie? No, mało jest. Nawet w Ameryce. Dopiero zaczęły wchodzić teraz. A wiesz, że te jaśki są 100 lat? No kurwa, i Ameryka... Ameryka nie ogarnęła tego. Teraz już wiem. Zrobili... Jak to? Ale ta struktura jak im wyszła, jak to w ogóle jest na tej fali produkcyjnej robione? Chciałbym to zobaczyć. Struktura czego? Jak się tworzy ten płatek. Płatek? Jest taki zajebisty. Nie wiem, ale to jest ta technologia, co krótkie pieczywo masz. Dobra, jedziemy dalej. Tego nie muszę próbować. Co teraz? Cynimi nie polećmy. Ja je codziennie jem, to nie muszę ich próbować. Znam ocenę. A
A ja churrosy ostatnio z tej serii kupiłem. Nie mogłem zjeść. Nie, leżały dwa miesiące. Czekaj, dokończę. Leżały dwa miesiące. Mówię, dobra, kurwa, no trzeba je zjeść. Ale wiecie, jaki patent zrobiłem? Dużo miodu. No, 150 gramów jakoś. Dosypałem dużo cynamonu dosypałem i polałem całą miskę tych płatków, 300 gramów. Zmieszałem. Czekaj, kurwa. Ile to jest 150 gramów miodu? Pokaż mi. Poczekaj, on, orientacyjnie. On chciał. Tyle co? Jakoś w szklance. No. Poczekaj. I wtedy trochę mleka, troszkę wody. I wtedy mi smakowały. Patrz, jaki pozytywny człowiek. Smakowały mu, nie? Praktycznie. Przykrył je, ukrył je, że były no niewyczuwalne. Jak skarabeusz, kurwa. I było spoko, nie? I jak było skarabeusz w sztabce złota. Człowieku, jaka faza. Ty nie wiem, do czego to przyrównać, nie? Tak jakby nie podoba mi się kolor różowy, zamarzę go zielony. Nie będzie go widać, o, ale jest w porządku. Jest ładny. O, teraz jest ładny. Ale te zajebiste są. Są zajebiste. Te zwykłe są zajebiste, ja od razu daję ocenkę. Ja mogę jebać, aż zezrę sobie. Jak one weszły, to były moimi ulubionymi płatkami. 9 na 10 daję ocenę. No tu będzie bardzo. One weszły, nie? Jak weszły. Nie było ich za maleńkości nasze. Tak, tak. One weszły. Piotrek, ty pamiętasz, jak nie było co niemniej nic? A czemu tak późno były? Nie interesowałeś się tak. Bo one były jakoś właśnie. Ale one drogie zawsze były, pamiętam, kurwa. Czyni mini z tam 8. I na suwara i z mleczkiem. Czyni mini z 8 też tam. No mi to już się tak przyjadły, no, że nie potrafię tak, wiesz, przeżywać tego, ale serio są rewelacyjne płatki. Bo ja nie jadłem, one są dobre? Bardzo mi się nie podoba. Chyba przesłodzone. Nie podoba mi się ten koncept, to... Mi ta truskawka nie podeszła. Nie siada, tak samo jak te właśnie... Żabą miodu? Dojebać? No. Dałeś kurwie miodu, żeby zjeść? Kiedy truskawek dałem. On tak! Serio? Nie. On tak, wylewa 150 miodu, tak się kurwa kaszle i je pożera. Wyjebał szklankę miodu, ty. Nie no, truskawka to już umówmy się. Musimy coś zrobić w firmie, bo prezes pomyśli, że się opierdalamy i wjebali tą truskawkę, nie? No, jakieś badania dali, kurwa, wiesz. Masa, ankierkowe, nie? Kurwa, ej, ludzie chcą. Truskawka płatki, to jest ofiara KPI-ów. Patrz, płatki cynamonowe. Czemu kurwa nie jabłko, tylko truskawka? Co to jest kurwa za patent? Truskawka z cynamonem. Jabłko z cynamonem, kurwa, no przecież to jest logiczny kolejny krok dla Cinemini. Dobra. Teraz dyszka. Robili poduszki. Dyszunia. Pierwsza dyszka. No, to dobra, ogólna. No. To ładnie. Budynek się osadza, ściany jeszcze mogą to pójść. Po. Pracują. No, jeszcze z rok, dwa. A wiecie, co ludzie prosili? A ludzie prosili, żebyśmy stawiali w hierarchii na środku. Damy radę to robić? Tak na bieżąco? Real time? Real time, żebyśmy postawili teraz jaka jest sytuacja. Możemy to zrobić, no. To w sumie zrobimy, będzie od razu wiadome na koniec. Ja powiem krótką wstawkę, zawsze jak mam historię to mówię. Ty, kto tak... Pamiętam, że byliśmy... To też wytworzył, no. Ale ty. Pamiętam, że my byliśmy w trakcie liczenia kalorii, kiedy lajony weszły do Polski i owca odkrył, że one mają zajebiste makrosy. I one były jebane kurwa na potęgę wtedy. Ja po prostu wyjebałem wszystkie inne, jak to się pojawiło. Nic innego mnie nie obchodziło. One są niebezpieczne, bo są tak małe. One tak kurwa wchodzą. Wchodzą. To połączenie kurek jest idealne, idealne. Ten czarny, biały też jest na czasie. I liczą się czarne i liczą się białe płatki. Nie, że tylko jedne jest się liczą. Parytet. Rozumiesz? Nie przedłużam, daję 9 na 10. Pojęcie zmysł nie zadziała. Kurwa! Moje ulubione! Nie da rady, muszą ten. 9 na 10, ale nadal na Oreo dałem 9,5 na 10 w amerykańskich. Kurwa, to Oreo no po prostu zaczarowało mnie. Dla mnie to jest 8,5. Ciut słabszy od Jaśku. Ja daję na równi z czokapikiem 9. Jeszcze rozpuszczam w mleku, spokojnie, kurwa. Okej. Okay. Makro, ty! Nie! Ale zaraz ten, gdzie nie będziemy w mleku. Spadać, no dobra. Bo Piotrek ustawił. A, to jest ustawione. Bo teraz lecimy, że po kolei hierarchię pokazujemy. No to nic. Dobra, daję 8. Bardzo fajnie. Ty, nie jest tak kolorowo, 6 tłuszczu? Coś się zmieniło chyba.
Nie, myślę, że teraz aktualna twoja percepcja tłuszczu. Więcej może miałeś jeszcze tłuszczu. Nie, spokojnie. Chirios mają jeden albo dwa. Chyba, że coś zmienili. I Lajony pamiętam, że miały praktycznie tak samo jak Chirios. Że to był taki nowy, niedozwolony płatek, który łatwo wliczyć. Może one dopiero wjechały, pierdolnęli się na pierwszych etykietach i to pograbili. Co jeszcze? Powiem tak, swego czasu nie tak tak... Cztery. Ale dużo mamy. Ej, Cookie Crispy, zaczynaliśmy, już był kanał WK, one nagle wskoczyły na półkę, ja pamiętam. Tak. Nie, wcześniej. Mniej więcej jak Lejony. Nie, wcześniej dużo. Tak? No, myślę, że znajdę premierę w Polsce. To weź, ale dużo wcześniej były. Ja już nie miał racji. Ja pamiętam, że je dostrzegłem na półce właśnie jakoś tak w 2013-2014. I ogólnie, kurwa, one mają 5 tłuszczu, one też były lepsze w wartości. Nie wiem, ostatnio jadłem je u Kai i tak... Miałem wielką ochotę na płatki, zjadłem je i... Tam jest Kapitan Ameryka? Trochę mi było szkoda. A, że jest Japonia Avengers. Nie mieli tych swoich lodów? O kurwa. To ci sami, Avengers. No, coś jest innego. Ja myślę, że tak one już są w Polsce z 15 lat. Ja już mogę je ocenić, mam w głowie liczbę. Dla mnie Cookie Crispy kiedyś to było 8-9, teraz to jest 7. Są to spoko płatki, ale... W Polsce pojawiły się 2014. Nie, to brownie, Cookie Crispy brownie. Pamiętam, nie. Że to lubiłem. Tak. Nie. Widzowie, proszę pomóżcie, kiedy pojawiły się te płatki, piszcie. Ja uważam, że przed 14. Przed 12. Ja pamiętam, że jadłem je jak miałem z 14 lat już. Widzisz, co Robert mówi? No z 20 lat temu już powinny być. Widzisz? W razie. Co? Chyba, że to były takie podróżki. Chyba, że to były kukurydziane za moich czasów. Ale wyobrażałem sobie Amerykę. Bo w telewizji widział. Patrz. Nowe pęknięcie, masz nosa 2 mm. Chcesz mieć kurwa na 3 mm pęknięcie? Ja zmieniam chyba. Krzesło na stałe. Nagrywa na kasetę, kurwa, reklamę. Jak oglądałem kasetę Kosmiczny Mecz, to wpierdalałem już te płatki. Oni wpierdalali, ty kukurydziany jasno. A oni, ty cornflakes! Ty, nie, skakałem, posypałeś cornflakes, kurwa. Zaciskałeś oczy. Nie. Była taka bieda, że nagrywał reklamę płatków na kasetę VHS, przegryzał chleb i sobie wyobrażał, że to kurwa te płatki, które są na VHS-ie. I teraz ma właśnie wspomnienia fałszywe, że myślał, że już wtedy były, ale to była tylko reklama na VHS-ie, on jadł chleb. Suchary dzieju. Były w chuj. Dla mnie siódemeczka. Smakują takim zdrowym płateczkiem. Od razu powiem. One mają trochę tak... sztuczności, nie? Ja daję 7,5. No i super. 7,5. Dobre są, nieco sztuczne. Kakaowe bardziej, nie czekoladowe, kakaowe bym powiedział. Daję 7,5. O kurde. Co to jest? Klasyk nad klasykami. I zastanawiam teraz się... Teraz będziemy mogli sprawdzić, czy jest różnica między Sarajewem a Nesquikiem. A w Ameryce też to są klasyczne, podstawowe płatki? No nie, u nich tego. U nich to nie jest takie, bo dla ciebie płatki to jest to. Tak dla nich napiszę American Cereal, zobaczymy co będzie pierwsze. Możesz dać Piotrek na ekran, co tam wyjdzie to. Fruit Loops. Nie przesłodziliście się jeszcze? Przesłodziłem się. No. Już jestem przesłodzony. One już wyglądają na bardziej nasączone czekoladą. To nie na są sucho, na sucho bez szału. Wiem, że farbiły mleko solidnie. O, szybko barwią szybko. I zobacz, Nesquiki mają 1 gram tłuszczu, 1,7. Mało. Docajmy to. Tak, ale właśnie więcej było płatków tego typu. Chiriosy też i no kurwa, na pewno jeszcze któryś z tych, co jedliśmy już, też miały podobnie. Już wiesz, czemu tamte z Sarajewa nie smakują jak Nestle? Mówiłem ci to na początku. Przypomnij. No dlatego, że nie są tak nasączone. Okej. Okay. No ale czujesz to? Poczułeś chyba to? Nie. Jest kakałko. No tamte były bez smaku tak naprawdę. Ty, ale jak sobie przypominam, że jadłem te Oreo, bo czekolada, nie? To jest słabe. Zestawiam te, widzisz mój entuzjazm? Kurde. Nie, no aż tak nie mam. Kurwa. Ale co, masz coś takiego, że na przykład baton, nie wiem, typu Mars, czuć? Ci dużo bardziej smakuje od batona Oreo?
Nie wiem teraz, bo się nie zastanawiam. Ja to przekładam na płatki, że ja wiem, że to jest super, ale ile możesz jeść takiego specyficznego smaku? Ja daję 8. Kuleczkom daję 8,5. To są pierwsze płatki, jakie pamiętam oprócz cornflakesów z dzieciństwa. Ja daję 7,5. Jadliwe, fajne kakao się robi z mleka, ale później tracą. Są wyraźnie bardziej nasączone kakałem od innych. Ja daję 7, niby kakao. Są bardziej czekoladowe niż te słowiańskie chyba, Słowenii, ale... Z Bośni i Hercegowiny. Ale nie są. Niby są, ale nie są. Wiesz, nie ma tej że one są z Bośni i Hercegowiny? Wiesz, gdzie jest to państwo? W Europie. No tak. Ale tak normalnie nie wiesz. Ja bym nie miał pojęcia, gdzie jest Sarajewo, więc w ogóle bym kurwa zbiegł już tam. No i teraz mamy Cheeriosy w kulturze fitnessowej. Bardzo istotne, ponieważ zawsze się mówiło, że jak ktoś je co chcesz, wygląda jak chcesz, robi dietę albo robi tą elastyczną dietę, to się mówiło, że robi się formę na Cheeriosa. To ty stworzyłeś. To bardzo możliwe. O kurde, jak dużo mi się działo. Ale w Stanach, jak jest co też jest kojarzone z... Poptac. Okej. Okay. A ty w Polsce zrobiłeś otoczkę, że na Cheeriosa. Bardzo mi miło. No. Bo ty miałeś takie filmy, gdzie ty miałeś górę ty miałeś górę tych Cheeriosów. Ale dobre na suchara są, już spróbowałem. No, znaczy, no i ja trzy patu. Ostatnio nie jadłeś naraz takiej jednej paczki całej? Tylko mniejsza, nie? Zdarzyło mi się kiedyś na pewno, no. Ale że o, taką paczkę jadłeś naraz, taką średnią. O, taką to na pewno. No i Cheerios też zmieniło. Kurwa. No Cheerios też się zmieniło, one były, kurwa, takie duże, 3 razy większe albo 4 razy większe. Rzeczywiście, były duże. Zmieniły się. Tak, i teraz są pełne ziarno, a kiedyś były... Normalne. Nie, no ja mam coś takiego, bardzo że one były smaczniejsze. Jest. Czemu nadal, tak zrobili? Nadal są smaczne. Zrobili zdrowszą wersję. Ale kiedyś... I ona dużo straciła. Jak tylko one zmalały, to mi się odechciało ich jeść. Czyli tak, albo był efekt Mandeli i te nasze płatki są w innej rzeczywistości, albo zmienili po prostu... Nie, ale ja się świadomie wiem, że one są zmienione. Ale są inne. Może być efekt to Mandeli. To była kampania, że oni zrobili je małe i z innego ziarna. Spoko, taki standardzik, bardzo pyszny. Ale według mnie wersja zbożowa powinna być obok wersji klasycznej. I sobie wybierasz. No kurwa, szczerze oceniam, bez hajpu. Tam wiadomo jest to hasełko, że formę na Cheeriosach, ale daje 8. Ale Cheeriosy chyba miały najmniej tłuszczu, nie? Jak one mogą rywalizować z Reese's Puffs? A to nie było najmniej tłuszczu na rynku? Nie mogą, po prostu byłbym... To nie są fair. Lucky Charms bez glazury i bez marshmallow. Bardzo przyjemne 8. Ja takie 7. Średnio 7. Przyjemne, no 7. 7. Dawny Cheerios dałbym 9. Ale Węgi! Ale teraz jest ważna chwila, bo testujemy polską granolę. Amerykańską oceniliśmy na 7. Ja na... no na 7, no. Tak. No ciekawe, czy jest słodsze. To możemy teraz porównać. Ej, tu jest rodzynek. To jest co rodzynek, innego, to czekoladka. Dawaj, trzeba spróbować, jak Pan Bóg przykazał, a nie tam... O kurwa, już wiem, że słabsze. Po jednym gryzie. A no tak. Bardzo słaba czekolada. Takie, jak trzeba je ciamkać, a tamte wpadały w ciebie. Ciamkać je trzeba, nie lubię tego. Mówiłem, że tam masz od razu, gąbka się robi i jesz sobie. Tak, nasączają się. No. A tu masz te właśnie płatki surowe owsiane. Co się robi, tak? Kurwa, 6. Chciałbym, żeby to był zły sen, nie? Ale to jest 6. Tam to było 7, a to jest 6. Ja 5 nawet. Męczy mnie jedzenie tego. 5 nawet. Ciągle mi w gardle coś staje z tego. Jeszcze odwrotnie. Szósteczkę daję. Ja zgłoszę właścicielowi, bo nie wiem, czy budynek aż tak powinien się rozpadać. Zaraz dzięki to smakowały. Nic nie tracisz, jak zgłosisz. No, a przynajmniej nie będzie na nas. Panowie, zachowajmy się honorowo. Brawa dla wszystkich uczestników. Oj tak. Ty, Bośnia i Hercegowina drugi raz w Europie zabłysnęła. Na Eurowizji i teraz w teście płatków w WK, kurwa. Tak to nikt nie wie, że ten kraj istnieje, co? No. Które są z Bośni? No ten. Dobra, pierwsze miejsce. A top 3 podasz? To przedstawiamy, ja mogę przedstawić ten. Pierwsze miejsce, Cini Minis, bardzo się cieszę z tego powodu. Najlepszy płatek europejski. Ale patrzcie, jak Jaśki wyjebały resztę. I super, super, bo polska firma. Jaśki i Cini Minis tyle samo punktów w ogóle. 8,75. O, to brawa od razu. Czyli podwójne złoto, tak jak na igrzyskach. Ty,
Haber Jaśki. Haber S.A. Myślę, że to jest firma z polskim kapitałem, także podwójne brawo, że Haber. Koncern światowy jest na równi z nimi. Tak? Haber, bo oni są z Prymasa Tysiąclecia. Jak to oglądacie, przyjedźcie do nas, to pogadamy o innych filmach. Niedaleko macie. No. Oj tak. No. Zajebiste płateczki zrobiliście. Kurwa, mało kto o nich wie. O, możemy wam pomóc. Schowane są, jak one tu wskoczyły. Ale no co, trzecie miejsce Czokapiki. Czekaj, czy jakie to są? Lajony. Ale lajony bez powiew świeżości. Tak myślę, że Czokapiki nie dużo słabsze. Nie, no ale fajnie, bo karmel, zobacz, w innych nie masz karmelu, tak. Nie? Europejska, polska półka potrzebowała ich. Zapraszamy finalistów z odcinka amerykańskiego. Zapraszamy, gdzie są finaliści? O, Ideja wpierdala. Przepraszam, mamy problemy techniczne, zaraz finaliści do nas przyjdą. O ile są jeszcze? Tak? Dobra, kochani widzowie, dojechaliśmy do finału igrzysk, zebrała się komisja, która wybierze top 3 świata w płatkach śniadaniowych. I odrzucamy wszelkie noty, które były w odcinkach i po prostu poprzez rozmowę, tak, poprzez rozmowę, wymianę kulturalną, wymianę zdań, wybieramy podium. Dobrze. Ja zacznę. No, pierwsze miejsce u mnie to jest Oreo i ja jestem za Oreo. Nie obrażę się, jak Rizzy Puffs będzie na pierwszym miejscu na świecie. Ja mam taką perspektywę, że i Oreo, i Reese's bym odrzucił z pierwszego miejsca, ze względu na to, że widzę, że u mnie by się znudziły po jakimś czasie i bym szukał czegoś bardziej klasycznego, czyli nawet te jaśki lub czekoladowe kulki mógłbym na przykład najczęściej jeść, ale jeszcze te Charmsy są bardzo mocne dla mnie i nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja bym między klasykiem klasyków, sorry, bo Lion to jest, nie kulki. Między klasyków a Lucky Charms się zastanawiam, żeby to coś na pierwsze dać. Widzicie tutaj problem? Spójrzcie na te opakowania. Spójrzcie na Amerykę i spójrzcie na Europę. Ale kurwa, większe i lepsze. Opakowanie lepsze tu. Bo ja wam powiem, jak ja widzę podium. Te nigdy mi się w życiu nie znudziły. I ogólnie na suchara i z mlekiem zajebiste, więc widzę tu pierwsze miejsce. Później drugie Oreo. Tu Oreo. Nie no, Oreo jednak. O, on mi się spiął palec. A czekaj, ty się sam ze sobą kłócisz, że Oreo mówisz. Jeden ty mówisz, że Oreo na drugim, a drugi, że teraz Oreo, czyli też na drugim. Drugi Robert. Drugi Robert się zgadza? To się dogadujecie jak coś. Obaj dobra. Macie to samo zdanie. Drugie ale miejsce. Zajebał mi palec, nie? No. Bo na suchara nie są idealne, ale z mlekiem są bardzo zajebiste. Więc zasługują na drugie miejsce. No i trzecie, właśnie tu jest problem, bo dałbym Reese's i Jaśki na trzecim. U mnie wygrywa Reese's, na drugim miejscu są Jaśki. I nie powiem więcej. Charmsy nie są nie powiem więcej. Nie powiem więcej. Nie po prostu pierwsze Reese's, drugie Jaśki. To może zróbmy tak, że czego nie widzimy na podium? Jest wspólny jakiś wybór? Ja nie widzę tego. Tego nie widzę na podium. Ja tego też bym nie widział. Ja to widzę. No, ty widzisz to na podium, Sakę? Odrzućmy to w ogóle. Odrzucamy. Szkoda, bo to moje ulubione. Moje ulubione. Poszły, już nie ma ich. To już wspomnienie. Lucky Charmsy są dobra. Wspomnieniem. To ja widzę jak najbardziej na podium, mówię, to pierwsze... No, pierwsze miejsce między tym a tym. I się przejadły z innymi po prostu, ale one mogą być pierwsze. Mogą być. I drugie, trzecie, czwarte miejsce między tym a tym, tak? Niestety, ale tu już za opakowanie dałbym tak jakby trzecie miejsce. Bo jeżeli stawiam je powiedzmy gdzieś tam równo, no to jednak musi czymś wygrać. A teraz oni walczą o pierwsze, to jest mecz o pierwsze nie podzielimy tutaj medalu jak na igrzyska. A mi się nie podoba to, że Ciniminis są ponad Reese's, jak coś. Nie podoba mi się, że już zostało to oddzielone. Jeszcze nie zostało. Nie, jeszcze nie zostało. Mi się podoba. To jest na razie. Ciniminis dał tu do Jaśków. No. Poczekaj, to jest top 3 na razie. To by się nie podoba, że Ciniminis może być pierwsze, prawda? Tak. Tobie się to podoba? Że pierwsze Cinemis może być? Top 1? Tak. Podoba mi się to. A tobie? Mi się bardzo podoba to. Znaczy, tak tylko to wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie, że coś jest niedobre na sucho i to może wygrać z tym, co jest na no sucho. No ja Oreo... Mokro dobre. Dla mnie Oreo mimo poza kartona. Top 3. Dla mnie Oreo poza top 3. Oreo poza top 3. Ja. Komplikuje nam się sprawę. Czyli byś wrzucił to do top 3. Tak, tak.
Ja widzę, że to mogłoby być top 3, ale nie pierwsze. Ja nie widzę tego w top 3. A kto widzi to w top 3? Ja widzę. I mamy znowu powrót. Dobra, czekaj. To widzimy w top 1, to widzimy w top 3. Ej, dobra, no, czyli na pewno będzie, nie? A to widzimy, które czwarte? To może które tu jest. Które ostatnie? Czy to widzimy na czwartym? Który z tych? Oreo. Oreo poza podium widziałbyś? Ej, poczekajcie, czy znamy powód? Czy znamy powód, dlaczego w Polsce nie ma kartonów? Myślę, że karton jest droższy. Produkcji, karton jest droższy. Myślę, tak mi się wydaje. No kurwa. To jest jedyny racjonalny argument. Miejsce na półce, transport droższy. No kurwa, i teraz zobacz. Wszystko droższe. Kilka ludzi straciło życie, żeby ludzie za oceanem chodzili i mieli kolorowe półki ładne takie. Gdzie masz taką półkę foszą na przykład? No nie masz, właśnie nie masz. Wszystko upierdolone jest ciasno. Tak? Poczekaj, ktoś beknął, ktoś zaryzykował. Żeby były takie półki. Ktoś no, to możemy stratę powiedzieć. Bo to jest droższe wszystko. I teraz ty chcesz jednak nagrodzić starania takie. Starania takie. Do czego to prowadzi? Do przeciętności. No ja po prostu nie mogę, pomimo tego, że mam duży sentyment, ale to oceniamy całościowo produkt dla mnie. I no nie widzę opcji, że takie opakowanie wchodzi na podium. No. Ja to widzę duży plus. Prawdopodobnie to jest polska firma, nie wiem na 100%, ale Haber S.A. z Warszawy, polski kapitał i czasem warto dać pieniądze, żeby doszło do czegoś takiego, kiedyś, wiesz, zainwestować w przyszłość. Dlatego jeszcze bym te jaśki na top 3 widział. Żeby zainwestować czy w Polskę. Zmotywowałbyś producenta w ten sposób. No nie, okay, jeżeli w środek mi odpowiada bardzo, wiesz, bo jakby środek mi nie smakował, to nie. Ale jeżeli widzę, że Polak zrobił coś lepszego od Amerykanina, bo oni nie zrobili jaśków. Ale nie zmotywujemy tym, że wrzucimy go na podium. Znaczy trzeba wywalić go. Na pewno nie zmotywujesz. Zmotywujesz, tak nie, dając, zmotywujesz no, nie dając tego tak na podium. Tak to działa. No. Dobra, przekonał mnie Robur. Ja byłem za tym, żeby on był top 2, ale wyjemy, no. Żeby zmotywować do lepszych opakowań. To jest dobry argument. No chcesz reklamować, wiesz, coś, z czego nie jesteś zadowolony do końca? To zgadzacie kolorowy się, że tak wygląda top 3? To jeszcze tylko trzeba poustawiać. Ja bym się zgodził, że to jest top 3 na świecie. Też bym się zgodził, no. To ustawiamy. I co, i teraz poczekaj. Nagrywa się to? No nie. Masz, pierwszy, poczekaj. Masz na trzecim muszą. Poczekaj, robimy symulację. Nie, czekaj. Pierwsze miejsce spośród tych płatków. Cini Minis. Nie ma, właśnie no, nie możemy. Zdałem sobie z tego sprawę. No nie, to nie wygląda jak zwycięstwo. Przecież to jest brak szacunek do ludzi, co to robią. Tak jak brak szacunek. Którzy kurwa, którzy bekli za to, nie? Którzy zaryzykowali. Którzy wyjechali. No trzeba szanować też, no. Zróbmy tak. Reese's ręce do góry, Oreo ręce do góry. Kto za Oreo na pierwszym? Kurwa, no za Reese's nie no, będę. No i koniec. Oreo pierwsze. Oreo wygrało. Jak? Panowie jest... Ojojoj. Masak. Tak, panowie, tak? Kurwa, tak jest. Wielkie brawa dla finalistów. Spoko, to jest uczciwe. Chciałem też pochwalić nas. Zobaczcie, jaka piękna wymiana zdań. Nikt siebie nie obrażał. Kurwa, moje ulubione. Płatki łączą. Potrafiliśmy sobie porozmawiać kulturalnie o płatkach, powspominać dzieciństwo, posmakować nowych smaków. Bardzo fajna seria. Dziękujemy widzom. Dziękujemy. Którzy zostali z nami do końca i ty zakończ ten odcinek, bo ty jesteś, ja? Bo ty jesteś szefem tego kanału, jesteś szefem kuchni. O. A, to jest szef. Dziękuję. Brawa dla widzów. No i pięknie.